Cześć, witam Cię w czwartej części podsumowania roku 2019, podsumowania rynku kryptowalut, gdzie opieram się na faktach i na liczbach serwowanych dzięki serwisowi Substack Coinmetrics. W tej ostatniej czwartej części skupię się na pewnych technicznych sprawach związanych właśnie z wybranymi projektami, tutaj branymi udział, które biorą udział w zestawieniu. Dodatkowo na koniec krótkie podsumowanie tego całego podsumowania oraz to, co ono może tak naprawdę oznaczyć, chociaż niekoniecznie musi. Także zapraszam do tego odcinka. Tutaj skupimy się w tym odcinku na technikaliach, czyli zobaczymy, jak zmieniał się hash rate, całkowita opłata oraz potencjalny zwrot dla górników, czy też dla walidatorów poszczególnych bloków. Jeśli chodzi o hash rate, to tutaj ta wielkość jest trochę taka dyskusyjna z tego względu, że bez możliwości podłączenia do wszystkich górników i do wszystkich puli wydobywczych niemożliwym tak naprawdę jest wyznaczenie dokładnej wartości tego hash rate. Dlatego też to należy rozumieć z pewną dozą prawdopodobieństwa. Zwykle jest to w takiej sytuacji estymowane poprzez trudność wydobycia w danym dniu i liczbę bloków wydobytych w ciągu tej doby. Hash rate dotyczy również tylko projektów opartych o algorytm uzyskiwania konsensusu Proof of Work i nie dotyczy projektów, gdzie token jest w standardzie ERC20, czyli oparty jest o platformę Ethereum. Hash rate również nie może być porównywany między projektami z różnymi algorytmami haszowania. Może natomiast być porównywany między protokołami wykorzystującymi ten sam algorytm, takimi jak Bitcoin, Bitcoin Cash czy Bitcoin SV. I tutaj widać, że właśnie w tych projektach ten hash rate w ciągu roku raczej nam rósł. Kolejną wielkością jest całkowita opłata, czyli w przeciwieństwie do mediany przedstawionej w poprzednim odcinku, wartość ta wskazuje na całkowitą sumę opłat i prowizji ze wszystkich transakcji w ciągu doby. Także tutaj są sumowane transakcje, ich liczba, ich prowizja i za każdy dzień na wykresie znajduje się odpowiednia wartość, gdzie na osi X jest, przypominam, czas, na osi Y jest zmiana wartości procentowej tej wielkości. Także krótko podsumowując tą konkretną wielkość, jeśli rośnie nam liczba transakcji typu transfer, liczba aktywnych adresów, to i sumaryczna wielkość opłat w danej sieci jest również naturalnie większa i stąd takie wartości na poszczególnych wykresach, co oczywiście pokrywa się z danymi przedstawionymi w poprzednich częściach, związanymi właśnie z tutaj wymienionymi przeze mnie przed chwilą wielkościami. Kolejną i ostatnią miarą podsumowującą rok 2019 dla konkretnych projektów jest zwrot, potencjalny zwrot dla górników, czy też dla walidatorów bloku w przypadku algorytmu uzyskiwania konsensusu typu Proof of Stake, jak na przykład w projekcie Tezos. I wartość ta określa sumę wszystkich opłat transakcyjnych, tutaj łącznie z nagrodami za wydobyty blok, które trafiają do właśnie górników lub walidatorów bloku. I tutaj również widać, co potencjalnie opłacało się kopać, czy co potencjalnie opłacało się wydobywać w 2019 roku. To wszystko, jeśli chodzi o to podsumowanie roku 2019. Postarałem się to przedstawić dla Ciebie, drogi słuchaczu, w czterech odcinkach. Mam nadzieję, że przypadło to Tobie do gustu. Proszę o opinię w komentarzu na temat tego podsumowania. Ogólnie rzecz biorąc, na podstawie tych danych przedstawionych tutaj w tych czterech filmach, myślę, że rynek kryptowalut, rynek technologii blockchain idzie do przodu.
co poparte jest faktami, jak zwiększająca się liczba adresów, zwiększająca się liczba transakcji, oczywiście odpowiedni udział tutaj górników czy też walidatorów. Dodatkowo widać też stabilizację związaną z cenami konkretnych projektów. Dlatego myślę, że jeśli chodzi o adopcję, to ona tutaj powoli następuje. Natomiast co przyniesie nowy obecny rok 2020, jeszcze zobaczymy. Tutaj na podstawie tych danych ciężko tak naprawdę cokolwiek prognozować. Należy to traktować oczywiście jako podsumowanie ubiegłego roku 2019. Także to wszystko. Dziękuję za poświęcony czas. Do następnego odcinka. Cześć.